Siemaneczko. To znowu ja. Tytus. Rozpoczynam właśnie odcinek niedzielny, którego tematem przewodnim będzie sukces. No bo nie tylko samą pracą człowiek żyje. Trzeba też umieć celebrować sukces. Bo prędzej czy później każdy z was, jak będzie realizował swój plan, dojdzie do swojego sukcesu. W moim przypadku dzisiejszym sukcesem i nagrodą będzie wykonanie tej najmocniejszej jednostki, którą odkładam już tyle dni. Nie, oczywiście żartuję. Opowiem, jak ja sobie rozkminiłem ten temat sukcesu. Także zapraszam do odcinka. Już teraz proszę, zostawcie subskrypcję, łapkę w górę, komentarz. Mam nadzieję, że będziecie się ze mną dobrze bawić. Jedziemy na stadion. Cześć! Gdzie my stoimy? Odwieczne pytanie. Widzę. To jestem już przebrany, rozpoczynam swoje zajęcia. Poznałem nową osobę tutaj na stadionie, od której dowiedziałem się, że od jutra stadion będzie nieczynny, pomimo że dla mnie to jest przepiękny stadion. U nas w Bolesławcu to był o wiele bardziej zajechany. Teraz robią, teraz będzie no perełka. Ale dowiedziałem się od tej osoby, że właśnie tu będzie wymieniana chyba nawierzchnia, jeśli dobrze go zrozumiałem. I stadion będzie nieczynny do 29, salutki miesiąc, więc już ubolewam nad tym, że nie będę miał gdzie trenować, to się będę musiał znaleźć inny stadion. Może uda się gdzieś bliżej, ale tutaj w tym się zakochałem, w atmosferze tego stadionu, w oświetleniu, w ludziach, w tym wszystkim, co tu się dzieje, także to jest coś pięknego. Wracając do tematu odcinka, sukces. Sukces dla każdego jest czymś innym. Niech każdy sobie sam odpowie na pytanie, po co robi daną czynność. Czym jest dla niego sukces? Ja mogę powiedzieć na swoim przykładzie. Dla mnie sukces, czyli ta wisienka na torcie, nie jest aż taka najważniejsza, ponieważ każdy sukces jest dla mnie końcem, a każdy koniec jest początkiem czegoś nowego, więc ja jeszcze przed półmaratonem, czy mi się uda, czy nie uda tą godzinę 40 złamać, jeszcze przed tym już mam nowy plan, więc ja już tylko czekam na na dzień półmaratonu, realizację i wchodzę w nowy rytm, w nowe założenia, w nowe cele, w realizację z jakiegoś swojego kolejnego marzenia. Bardziej jara mnie droga, bardziej jara mnie właśnie proces, ten, który chcę wam pokazać. Chcę pokazać właśnie ten proces. Już wspominałem na jednym z poprzednich odcinków, że bardzo mi zależy, żeby dotrzeć do dwóch grup osób. Do grupy takiej, która myśli, że wszystko ludziom w internecie, nie tylko w internecie, ale ogólnie przychodzi tak prosto i jak oglądają kogokolwiek, w jakiejkolwiek dziedzinie, czy to sportowej, czy to naukowej, w jakiejkolwiek dziedzinie, to tylko czekają na potknięcie tej osoby, żeby mu wytknąć: ła, ale jesteś ciota, ale jesteś słaby, ła, nie dałeś rady. A to są osoby, które po prostu nie zdają sobie sprawy, ile trzeba pracy włożyć w osiągnięcie czegokolwiek, ile wyrzeczeń, jaka to musi być systematyczność, ile problemów trzeba pokonać, ile emocji, iloma emocjami osoba, która do czegoś dąży i coś robi powoli, w swoim tempie, nie przyspieszając, iloma emocjami jest targana, więc to jest pierwsza grupa, do której ja chcę dotrzeć. A drugą grupą jest grupa osób, które myślą, że o, ale on to fajnie robi, ale mi to się nie uda, nie dam rady. Nie jest to prawda.
każdy może zrobić wszystko, totalnie wszystko, co tylko sobie zamarzy, co tylko będzie chciał, bo wszystko zależy od was, wszystko zależy od ciężkiej pracy, do wszystkiego się dochodzi ciężką pracą. Wtedy ten sukces, który osiągniecie, będzie długotrwały i będzie z wami na lata. Okej, lecę. 15 minut dzisiaj rozgrzewki, później 15 minut czwarta strefa, później 4 kilometrówki i jeszcze raz 15 minut czwarta strefa. Aha, zegarka nie włączyłem. Sześć minut rozgrzewki. Koniec rozgrzewki. Wchodzę na pierwszą piętnastkę. 154, 174 tętna. Piętnastka poszła w zadanym tempie, wręcz podręcznikowo. Nie odbierzcie tego, że się chwalę, bo to nie mój klimat. Mój klimat to ciężka praca, a nie chwalenie się. Ale poszło tak, że zaczynałem od 154 i wzrastało stopniowo, 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 aż końcówka była na 174, o jeden wyżej niż powinienem. Ale to się nic złego nie dzieje. Teraz chwila. Półtorej minutki truchtu i 4 kilometrówki z odpoczynkiem półtorej minutowym i znowu 15 po treningu. Ale zobaczcie na ten klimat tego stadionu. No jest niepowtarzalny. Przebywając tutaj odpoczywam, relaksuję się. Podwójnie można powiedzieć, bo samo bieganie daje mi relaks, spokój i totalny odpoczynek. A tym bardziej jeszcze właśnie na takim pięknym stadionie. Tam takie piękne kolory nieba, oświetlenie też daje radę. Jak dla mnie ta nawierzchnia to jest w ogóle nówka, tutaj nie ma co ruszać. Chyba że po prostu coś innego będą robili. Może będą robili krzesła, no nie wiem, bo tak patrząc na ten stadion, to jest jedyna rzecz, którą można by było zrobić, też nie jest to konieczne, ale można by było zrobić. Kończy się odpoczynek, a tam gdzie jest ta prosta, tam zacznę kilometrówki. Mam dzisiaj kamerę na głowie, więc zobaczę jak będzie z niej nagrywało, czy nie będzie za mocno trząsło, ale jak tak poruszam głową, no to się fajnie trzyma. Mam cichą nadzieję, że będzie gites. Okej, widzicie tamte pasy? No to tam lecimy. Z którego? Siódemka moja ulubiona. No to co? Tak, to jeszcze nie startowałem. Gotowi? Do startu? Start! Nie chcę za szybko wystartować, żeby nie przepalić. Pierwsze 400 metrów. Osiemset. Kilometrówki niewinne. Wydają się niewinne. A ostatnie 200 metrów po prostu zabija. Ale co by nie było, pierwsza za mną z czterech. Więc co? Więc można powiedzieć, że już z górki. 10 sekund. Nie wiem, czy to widać. Jadą świry. To są momenty, w
na pograniczu omdlenia dosłownie. Tak mi się wydaje, tu jest tak duszno, jak się zatrzymuje, to powietrze nie cię złapać. Ale druga zrobiona. Osiemsetka. Umieram. Ostatnie 200. Trzeba przycisnąć. Ja już wychodzę poza tętno. A nogi odmawiają posłuszeństwa. To się biegnie do umarłego. Zostanę podzawałowy. Ale fajnie, to co w bieganiu, to co ja pokochałem w bieganiu, to jest ta możliwość, ciągła możliwość przekraczania granicy. Kiedy wydaje ci się, że już padasz, kiedy wydaje ci się, że już nie możesz, to masz jeszcze zapał. No tylko ci się wydaje. Cudownie, cudownie, po prostu cudownie. Ostatni kilometr, 15. I finito. Tydzień zakończony pięknym akcentem, mocnym akcentem, który był już kilka dni przekładany, ale niedziela nagrodziła czasem i niedziela pozwoliła go wykonać. Wow! Kończy! Już się modliłem. Patrzcie, jest gorąco jak nie wiem co. Tego nie wiem czy będzie widać, ale aż gęsia skórka. Pomimo, że jest 30 stopni, to na nogach i na rękach gęsia skórka. I tak lubię ten trening właśnie wykonać, że wiem, że dałem nie... Wiem, że dałem nie 100%, nawet nie 110, tylko 120. Została 15. I kolejna cegła. Wielka bryła, można powiedzieć. Dołożona do planu. Z czego jestem dumny i zadowolony. Ale miazga. A tutaj zaczynałem. O, z siódemeczki zaczynałem. A koniec przerwy. Z tej siódemeczki zaczynałem 20 minut temu, około. I albo mógłbym ten 20 minut sobie tam przesiedzieć na ławeczce, albo zrobić trening. Czas i tak leci. Czasu nie zatrzymamy. Więc w moim światopoglądzie lepiej ten czas przeznaczyć na rozwój siebie, rozwój swojego ciała, rozwój swojego ducha, rozwój swojego umysłu, bo też w moim światopoglądzie, do którego nikogo z was nie nakłaniam, te trzy drogi, rozwijanie tych trzech dróg prowadzi do osobistej boskości. W cudzysłowie boskości. Dobra, idę się napiję jeszcze i ta piętnastka. Piętnastkę to już nagram w timelapsie. Ej, a kto to idzie? Kurde, moje dziewczyny. Ej! No nie widziałem was. Elegancko. No jestem trochę mokry, sorry. Piona. Hejka. Jak tam dzieci? Jak tam żono? Wyobraź sobie, że zostało mi z baterii 18%. No i widzisz, elegancko. Jak na urodzinach, Maja? Super było. Wiesz, że było najlepsze urodziny. Tak? Na akwaparku. Skakałam z klifu, który miał 6 metrów. Uuu, grubo. A jak tam, Zuzia, się bawiłaś? Ja jadłam torta. Uuu, grubo. A ja mam już koniec treningu, robię jeszcze tylko 15 i możemy lecieć do domu. Okej. Okay, ale ja sobie tu timelapse dziś po prostu nagram. To idę jeszcze kawałek z wami. Na trybuny. Na trybuny? O. Kurde, to słuchajcie. Teraz będę miał aż trzech operatorów. Może nagrają mi jakieś ekskluzywne sceny. Coś nie, coś. Sportowe. Coś nie, coś potrafię. Coś nie, coś potrafię. Tak. Ekskluzywne, ale za darmo. A to jest właśnie w rodzinie. A ja kamerę stawiam tutaj. O.
i będzie nagrywała jako timelapse cały stadion. Takie 5 minut! A oto pierwsza ekskluzywna scena. Kamera podąża za biegaczem. Proszę Państwa, inna kamera, jak na Eurosporcie olimpiada. Piona! Ja nie wierzę. Szok! Trzecia ekskluzywna scena. I akurat stop. Zaraz Wam coś pokażę. Czym jest ciężka praca? Jak wygląda nektar po ciężkiej pracy? Okej, przenieśmy się tam, pod kanalik. Będzie bardziej kulturalnie. To jest nektar z ciężkiej pracy. Każdy, kto trenuje, to wie, że żeby coś osiągnąć, nie można ziewać. Żeby coś osiągnąć, trzeba zapierniczać. Dziękuję wszystkim, że byliście ze mną. Zapraszam do następnego odcinka. Jeszcze tego odcinka nie kończę. Po przebraniu zrobimy piękne zakończenie, rodzinne zakończenie. Ale żegnam się już z Wami z części sportowej. Bye bye. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeszcze pozostało mi tylko sprawdzić, jak czasy w porównaniu z zeszłym tygodniem, czy nawet z tym tygodniem, ale początkiem tego tygodnia, gdzie czasy były poniżej 3,50, 3,42 do 3,48, jak dobrze pamiętam, ale to wystarczy się cofnąć do poniedziałkowego albo wtorkowego treningu. No dzisiaj tak, pierwsza piętnastka, ta, która była taką piętnastką w czwartej strefie, ze średnią 4,18, więc jest dobrze, ale 4,18 przez 15 minut, a 4,44 przez godzinę 40, to jest olbrzymia różnica, więc tą piętnastkę myślę, że powinienem robić w 4,0, wtedy będę mógł spokojnie podejść do 4,44 na półmaratonie. Potem pierwsze okrążenie 3,47, więc jest ok, poniżej 3,50. Drugie słabne 3,50, trzecie jeszcze bardziej słabne 3,55 i ostatnie 3,54, o sekundę lepiej. Odrobinę gorzej niż na początku tygodnia. Podejrzewam, że wpływ na to miała ilość treningów, które wykonałem, bo wykonałem kilka mocnych jednostek, wykonałem tak naprawdę 3 biegi interwałowe, gdzie dzisiejszy trening nie zrobiłem na początku tygodnia, bo już byłem tak zajechany, miałem tak nogi zajechane, więc potrzebowałem po prostu przeskoczyć na jakieś łatwiejsze treningi, żeby wspomóc regenerację, ale nie zrezygnowałem z treningów, robiłem słabsze, ale robiłem te treningi, więc ten odpoczynek po prostu to było tak, że było mniej zmęczenia niż regeneracji i delikatnie, odrobinę ta regeneracja się odbudowywała z dnia na dzień, że dzisiaj się udało ten trening zrobić pomimo całego tygodnia ciężkich treningów. I co, jutro zero odpoczynku, jutro długie wybieganie, a we wtorek kolejne interwały. Nie byłoby tak wcale, bo dzisiaj byłby recovery run, wczoraj było tak samo, by coś spokojnego, ale przez to, że zacząłem robić te roszady na początku tygodnia, to tak to się złożyło, że jeszcze jutro muszę pocisnąć długie wybieganie, jeszcze we wtorek muszę pocisnąć interwały i dopiero wtedy będę miał więcej luzu. Jestem bardzo szczęśliwy, jak moje dzieci są przy mnie podczas moich treningów, podczas tego, co mówię. Mam nadzieję, że będą oglądały te odcinki, bo właśnie w takim duchu chcę je wychowywać, że do wszystkiego w życiu dochodzimy ciężką pracą, że to, co one czasami oglądają w internecie, ich gwiazdy, YouTube'a, które bardzo często pokazują takie życie, bardzo łatwe życie, życie bez problemów, takie beztroskie życie. Ja chcę im pokazać, że to jest totalny fake, że coś takiego nie istnieje, że w życiu jest bardzo dużo problemów, że właśnie to, kim jesteśmy w życiu, to jak sobie radzimy w życiu, to jaki stopień jakości nasze życie osiąga, to zależy od tego, jak my sobie potrafimy poradzić z problemami. Tego chcę tutaj właśnie te dwa szkraby nauczyć. W międzyczasie padła bateria i Zuzia mówi tak: tato,
ale nasze gwiazdy też mają problemy. A Kamila mówi, a jakie, opowiadaj. A Zuzia mówi, no bo chcieli lecieć na Malediwy, ale musieli testy zrobić. I to są właśnie... To są dopiero poważne problemy. Tak. Młodych gwiazd internetu. Tylko, że... Nieważne, no takie są czasy. Najlepsze to było 2 lata temu. Ja akceptuję te czasy, ja sam byłem dzieckiem, nie zapominam o tym, więc też się dalej staram się być dzieckiem, bo uważam, że najgorsze, co możemy zrobić, to zabić w sobie ten pierwiastek dziecka, co często robią dorosłe osoby. Wpadają w wir pracy i zapominają o tym, jacy byli kiedyś, zapominają właśnie o swoich marzeniach, o tym, co im sprawiało przyjemność. Maja się odsuwa, bo jestem spocony. A to jest taki mały dzieciak. O tym, co sprawiało im tak naprawdę przyjemność za dzieciaka. Stawanie się takim starym zgredem jest kurde smutne. Apeluję do wszystkich oglądających, do wszystkich Polaków i Polek. Uśmiechajcie się częściej. Maszcie częściej, sięgajcie po te marzenia, bądźcie uprzejmi do innych, uśmiechajcie się, powiem inaczej, nie tylko uśmiechajcie się, ale uśmiechajcie się głupio, bo tak często w Polsce słyszałem, co się tak głupio cieszysz, co się tak głupio patrzysz, uśmiechajcie się głupio, patrzcie się głupio, bądźcie szczęśliwi. Albert Einstein kiedyś powiedział, życie można przeżyć na 2 sposoby. Albo jakby nic nie było cudem, albo jakby wszystko było cudem. Dużo będę mówił na tym, w tym kanale o miłości, o uczuciach, o emocjach. Bo wiecie co? Jestem już na takim etapie życia, że możecie mnie nazywać od frajerów, przepraszam, że takie słowa przy dzieciach używam, lamusów, ciot, pip, a ja i tak będę twardzielem. Więc to, co daje nam szczęście, to miłość, szczerość, dobrość i głupie właśnie uśmiechanie się i cieszenie się z najdrobniejszych rzeczy. A teraz zakończymy tak odcinek, że czekajcie, że każdy się uśmiechnie, ale jeszcze nie zapomnijcie o subskrypcji, dzwoneczkiem i łapce w górze i na 3, 4. Tam pójdę. A ja nie potrzebuję zrobić już więcej. Pozdrawiamy gorąco. Pa. Pa! Dużo szczęścia, dużo uśmiechu. Od waszych małp. I wszystkiego dobrego.